serdecznie po raz kolejny w Ostrej Jeździe po Patelniach. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować roladę wieprzową nadziewaną oliwkami z musztardą oraz boczkiem. Na tą roladę potrzebujemy około 0,5-kilogramowy filet wieprzowy, może być to polędwica lub schab, około 200 gram oliwek zielonych i czarnych, 2 ząbki czosnku średnie, mogą być duże jak kto woli, oraz 2 do 3 łyżek musztardy i 6 plastrów boczku. Do tego pieprz i sól. Zaczynamy od tego, że musimy ponacinać ładnie naszą wieprzowinkę, tak żeby się nam ładnie rozwinęła. Nie jest to jakiś imponujący kawałek, ale można z tego to na pewno przygotować. Więc pokażę Wam mniej więcej, jak to zrobić. Musimy ponacinać najpierw jedną część, taką góra do centymetra grubości. Mniej więcej w ten sposób. Następnie nadkrajamy tutaj. I ona nam się dalej ładnie rozwija. I teraz jedziemy z powrotem w drugą stronę. Już całkiem nieźle to wygląda. Tu możemy nadal jeszcze naciąć, bo tego mięsa kawałek było. I tak samo jeszcze staramy się to rozwinąć tutaj, żeby zrobić taki dosyć ładny, prostokątny kawałek. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. No nie był to jakiś super duży kawałek, dlatego za wiele tego nie wyszło, tej powierzchni. I następnie musimy to posolić. Z dwóch stron. I tak samo popieprzyć. To by było na tyle. Następnie musimy posiekać oliwki wraz z czosnkiem. Mam taką fajną maszynkę, która ułatwi mi życie. Co prawda będę musiał to zrobić na 2 razy, bo to się raczej nie zmieści. Chociaż powinno się zmieścić. Ząbki możemy też poprzecinać na kilka kawałków, żeby po prostu łatwiej się to wszystko ładnie posiekało. Siekamy to na bardzo drobne kawałki. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Jest to idealnie posiekane, moim zdaniem. Następnie do tego samego pojemnika dodamy 2 takie bogatsze łyżki musztardy i następnie trzeba to ze sobą wymieszać. Żeby po prostu przygotować jednolitą masę, tak jak tu widzicie. Tu już wszystko mamy przygotowane. Bierzemy 2 plasterki boczku, wkładamy w środek. Mniej więcej tak. I następnie nasze nadzienie, które wcześniej zostało elegancko posiekane i wymieszane z musztardą, nakładamy w środek, w zasadzie w środek, nakładamy na
to co widzicie. Mniej więcej tak. I teraz już ostatnim etapem będzie, trzeba to zawinąć. Zawijamy od tej najcieńszej strony. Proszę bardzo. I już na sam koniec tylko pozostałym boczkiem zawijamy to dookoła. I nasza rolada wieprzowa jest już gotowa, aby włożyć ją do piekarnika. Pieczemy ją oczywiście w temperaturze 180 stopni, około od 45 do minut do godziny, tak aby na pewno już doszło. Będzie można to sprawdzić oczywiście, odkrajając kawałek, jak to wszystko wygląda. Tak oto i wygląda nasza pieczeń po 45 minutach. Resztę oczywiście po przekrojeniu uwiecznie na zdjęciu. Będziecie mogli to w całej okazałości zobaczyć. Życzę smacznego.